to, żeby dzieci spędziły jak najlepiej wakacyjny letni czas, dba Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, organizując zajęcia pełne atrakcji. A jest w czym wybierać i sierpień również upłynie w naszej gminie pod znakiem dobrej zabawy. Wakacyjne półkolonie organizowane przez Gminę Centrum Kultury i Sportu w Żarowie myślę, że już na stałe wpisały się w kalendarz naszych wydarzeń. 4 tygodnie, 40 dzieci na każdym tygodniu, na każdym turnusie, dzieci spragnionych wrażeń, doświadczeń, nowych przygód i myślę, że przede wszystkim fantastycznej zabawy. Niezapomniane wrażenia czekają na dzieci podczas wakacyjnych półkolonii, gdzie organizatorzy zapewniają mnóstwo atrakcji. W tym roku stawiamy na nowe miejsca, na nowe atrakcje. Jesteśmy w zupełnie innych miejscach niż w poprzednich latach. Na mapie wakacyjnych atrakcji podczas półkolonii była stajnia wieżna Biały Las. Dzieciaki dzisiaj mogły zobaczyć wszystko, jak wygląda życie w naszej stajni, czyli jak żyją konie, gdzie mieszkają, co robią, jak te konie są użytkowane przez nas. No i oprócz tego mogły oczywiście wsiąść na te konie. Dzisiaj miały naprawdę moc atrakcji. Oprócz tego widziały, jak konie żyją na padokach, czyli gdzie sobie spędzają czas poza pracą. Widziały, jak te konie, co jedzą, czym je karmimy, jak im ścielimy. Także całą taką otoczkę całego naszego codziennego życia widziały. Gminne lotnisko w Świebodzicach, basen w Żarowie, szkółka leśna w Bojanicach. Jak każdego roku uczestnicy wakacyjnych półkolonii żeglują po Zalewie Mietkowskim, gdzie pod czujnym okiem burmistrza Leszka Michalaka, pracowników Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz strażaków korzystają z wodnych atrakcji. Nie brakuje też profilaktycznych zajęć i ciekawych warsztatów. Takiej dyni, która nie ma łupinki, robimy olej. Wsadzamy do takiej specjalnej maszyny i wylatuje pyszny olej dyniowy, który jest bardzo, bardzo taki ciemny. Wakacje na półmetku, ale to wcale nie oznacza, że teraz najmłodsi będą się nudzić. Myślę, że każdy wyjdzie stąd szczęśliwy, zadowolony, a my stawiamy przede wszystkim na dobrą zabawę i na radość, bo o to chodzi w tych wakacjach. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaplanowało też wiele atrakcji dla mieszkańców w drugiej części letniego wypoczynku. Szczegółowy plan wakacyjnych zajęć dostępny jest na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz w Facebooku.